Dzień dobry Państwu. Zakończyło się posiedzenie Rady Ministrów, stąd też witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bardzo serdecznie witam ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro i podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Marcina Warchoła. Jako pierwszy głos zabierze pan minister Zbigniew Ziobro. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zobowiązaniami, jakie powzięliśmy jeszcze w czasie kampanii wyborczej, obiecywaliśmy, że będziemy konsekwentnie realizować zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, w tym w polskim sądownictwie. I to właśnie się dzieje. Mam przyjemność i zaszczyt w imieniu pani premier i rządu poinformować państwa, że dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów został dokonany ważny krok w tym kierunku. Mianowicie została przyjęta ustawa, projekt ustawy o reformie Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to jeden z wielu projektów, które zmierzają do tego, aby dokonać istotnych zmian w polskim sądownictwie. Zmian, które zmierzają do tego, aby z jednej strony usprawnić docelowo, przyspieszyć bieg spraw, które toczą się w polskich sądach, ale też i podnieść sprawność organizacyjną, która w konsekwencji będzie też miała znaczenie również dla standardów etycznych i zasad funkcjonujących w polskim sądownictwie. Nie bez znaczenia jest przecież dla nas wszystkich, którzy z troską patrzą na polskie sądownictwo, fakt, że zaufanie do sądów niestety topnieje. Liczne skandale, które dotyczą przedstawicieli tego środowiska, które docierają do świadomości opinii publicznej Polaków za sprawą państwa relacji, tylko i wyłącznie dowodzą tego, że zmiany są potrzebne. Ja bardzo boleję nad tym, że sama korporacja, czy też przedstawiciele istotni, prominentni przedstawiciele korporacji sędziów nie byli w stanie przez ostatnie lata wypracować takich standardów reakcji na patologie, które mają miejsce w sądownictwie, które pozwoliłyby w sposób skuteczny chronić większość uczciwie, rzetelnie pracujących sędziów przed zarzutami, cieniem podejrzeń, jaki spływał tym samym na całe środowisko przez takie negatywne zdarzenia, które miały miejsce. Taka obrona niczym częstochowy ludzi, którzy często są skompromitowani przez środowisko, albo milczenie wobec jawnych przypadków nadużyć i czasami wręcz przestępstw popełnianych przez przedstawicieli trzeciej władzy, powoduje wielkie szkody przede wszystkim dla samych sędziów, tych wielu sędziów, którzy uczciwie, rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Dlatego trzeba wprowadzić mechanizmy, które spowodują, że takie zachowania będą w sposób należyty potępiane i będą też wyciągane konsekwencje wobec sędziów, którzy łamią, uchybiają zasady godności sędziowskiej, łamią zasady etyki zawodowej, łamią zasady prawa, czasami dopuszczają się nawet ciężkich przestępstw kryminalnych, jak to choćby miało miejsce w ramach opisywanych przez państwa przypadków, czy też takich zwykłych, można powiedzieć prozaicznych, ale jakże gorszących kryminalnych przestępstw, jak kradzież spodni w Łódzkiej Galerii Handlowej, czy kradzież części elektronicznych w innym hipermarkecie we Wrocławiu, dokonywanych często przez sędziów mających pewną pozycję zawodową od lat, wykonujących swój zawód, co do których jest domniemanie ustawowe nieskazitelności charakteru. No, takich przypadków niestety jest znacznie więcej, a zarzuty często bywają dużo poważniejsze, jeżeli chodzi o kaliber, świadczy o tym choćby sprawa wielkiej afery kryminalno-korupcyjnej, która dotyczy sądu apelacyjnego w Krakowie i tamtejszego prezesa. Mieliście Państwo okazję już o tym informować, że prokuratura przygotowała wniosek o uchylenie immunitetu temuż prezesowi, jednemu z najważniejszych sędziów sądów powszechnych w Polsce i domaga się zgody na jego tymczasowe aresztowanie wobec zarzutów nie tylko korupcji, ale również udziału. I tu o zgrozo wieje, zgrozą, tak to trzeba podkreślić, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i praniu brudnych pieniędzy. Takie zarzuty prokuratura stawia sędziemu sądu apelacyjnego, a zarazem prezesowi jeszcze do niedawna tego sądu w Krakowie. I to rzecz miała się dziać nie w krótkich odstępach czasu i nie było to wydarzenie jakieś spontaniczne, chwilowe, ale miała ta działalność toczyć się zdaniem prokuratury przez co najmniej ostatnie 3 lata. Tego dotyczą zarzuty. Drodzy Państwo, my musimy dokonać takich zmian, do jakich nie było gotowe samo środowisko, które zamiast pewnego krytycyzmu wobec zachowań niektórych sędziów, wobec braku propozycji usprawnienia funkcjonowania sądownictwa, reagowało często w sposób alergiczny na wszelkie słowa krytyki, domagało się, by traktować ich jako przedstawicieli władzy, jako przedstawiciele jakiejś szczególnej kasty. No to są bardzo, bardzo niedobre słowa, które też wskazują o tym, o kontakcie, o utracie kontaktu z rzeczywistością,
ze strony niektórych przedstawicieli trzeciej władzy nie mówi już, co ostatnio opowiadała w wywiadach pani prezesa Najwyższego, mówiąc o zarobkach, jeśli zderzyć je z zarobkami i realnymi warunkami życia milionów Polaków. Krótko mówiąc, te przykłady ilustrują pewien problem, ale to jest przecież te problemy, o których tutaj mówimy, które Państwu pokazujecie, z wierzchołek góry lodowej. My musimy dokonać gruntownej zmiany, ale żeby ją zrobić, trzeba robić to krok po kroku. I pierwszy projekt z tych ważnych projektów został przyjęty już przez Radę Ministrów w dniu dzisiejszym. Na kolejnej Radzie Ministrów będzie następny ważny projekt dotyczący zmian w sądownictwie. On będzie dotyczył zasad wprowadzenia nowych sędziów do zawodu, zasad ich szkolenia. To jest niezwykle ważne, abyśmy mieli gwarancję, że osoby, które są odpowiednio kształcone, gwarantują najwyższy poziom profesjonalizmu z punktu widzenia ich wiedzy teoretycznej, ale też umiejętności praktycznej, zanim zasiądą za stołem sędziowskim. To chcemy właśnie zagwarantować tą kolejną ustawą. I będą następne ustawy. Jedna z nich jest już na etapie finalnym pracy, dotyczy Sądu Najwyższego, druga z nich dotyczy ustroju sądów powszechnych, więc lada moment będziemy je przedstawiać. Oczywiście to nie koniec. To są zmiany o charakterze organizacyjnym, które warunkują skuteczność dalszej naszej propozycji, zmierzających do tego, aby zrobić to, na co Polacy bardzo czekają, czyli przyspieszyć bieg postępowań i w rezultacie poprawić odbiór i zaufanie do polskiego sądownictwa. Jeśli Państwo pozwolą, to może kilka słów na temat konkretnych zapisów ustawy powie pan doktor Warchoł, który zarazem pan doktor jest wiceministrem sprawiedliwości i odpowiadał za przygotowanie merytoryczne tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie ministrze. A teraz głos zabierze wiceminister sprawiedliwości, pan dr Marcin Warchoł. Dzień dobry państwu. Dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, sądy są dla obywateli i wymiar sprawiedliwości jest sprawowany przez sędziów, ale w imieniu Rzeczpospolitej, w imieniu wszystkich obywateli. Zatem nadajemy tej podstawowej zasadzie konstytucyjnej realny wymiar. Naród sprawuje władzę bezpośrednio lub pośrednio przez swoich obywateli. Społeczeństwo musi mieć kontrolę nad wszystkimi władzami. Państwo wiecie doskonale, że od 1989 roku było kilka kadencji Sejmu, było kilku prezydentów. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią władzę, ona pozostawała poza jakąkolwiek społeczną kontrolą. Także wracamy do pewnych fundamentów, można by powiedzieć, pewnych zasad państwa prawa, pewnych zasad, o które społeczeństwo, nie ufając sądom, co drugi Polak nie ufa polskim sądom, domaga się. W związku z tym wprowadzamy konieczne zmiany. Te zmiany idą w kierunku, jak powiedziałem, roztoczenia kontroli społecznej nad wymiarem sprawiedliwości. Sądy są jedną z trzech władz, nie są władzą zwierzchnią. Ta należy do obywateli, do narodu. I w związku z tym proponujemy, aby wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa dokonywał parlament. Tak jak dzisiaj wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich, jak wybiera prezesa Najwyższej Izby Kontroli, tak samo będzie wybierał członków do Krajowej Rady Sądownictwa. A zatem przedstawiciele społeczeństwa dysponujący mandatem demokratycznym będą powoływali członków do Krajowej Rady Sądownictwa. I proces będzie transparentny, będzie bezstronny, będzie obiektywny. Już w tej chwili mieliśmy wielokrotnie skargi samych sędziów, którzy zarzucali Krajowej Radzie Sądownictwa brak transparentności, brak bezstronności, brak obiektywizmu przy powoływaniu sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa. Można by powiedzieć, nie ma chyba bardziej dotkliwego zarzutu wobec sędziego, aniżeli brak bezstronności, transparentności, obiektywizmu. Można sędziemu zarzucić brak sprawności, brak szybkości, czy brak organizacji należytej pracy, ale tego typu zarzuty kierowane przez samych sędziów wobec przedstawicieli zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa wymagają reform. I w związku z tym te reformy są oczekiwane przez społeczeństwo, ale są i oczekiwane przez samych sędziów, tak jak pan minister zwrócił uwagę. Dlatego też w interesie obywateli reformujemy wymiar sprawiedliwości od góry, czyli od Krajowej Rady Sądownictwa. Rola Krajowej Rady Sądownictwa się wyczerpała w tym kształcie. Procesy do niedawna trwające w sprawach cywilnych z tytułu dochodzenia roszczenia umownego,
prawie 1000 dni, w tej chwili to jest około 800 dni. W sprawach konsumenckich też niewiele krócej, czyli w tych sprawach, które dotyczą bezpośrednio wszystkich obywateli. Czwarte miejsce od końca w Unii Europejskiej. Także statystyki mówią same za siebie. Obywatele płacą wysoką cenę na polskie sądy, wysokie koszty funkcjonowania są publicznie dostępne. Plasujemy się na czwartym, piątym miejscu wśród krajów Rady Europy, jeżeli chodzi o wydatki na sądownictwo. W związku z tym powinny być świadczone odpowiedniej klasy usługi, odpowiedniej jakości usługi. Jeżeli ktoś płaci na sądy, ma obowiązek wymagać odpowiedniej usługi. Także w związku z tym wprowadzamy konieczne elementy kontroli społecznej, których się społeczeństwo domaga i za którymi to społeczeństwo zagłosowało w 1997 roku. Powiadam, artykuł 4 Konstytucji, władza jest sprawowana, każda z trzech, czy wykonawcza, czy ustawodawcza, czy sądownicza, bezpośrednio przez obywateli lub też pośrednio. Także nadajemy realny wymiar tym normom konstytucyjnym. Sądy są przedstawicielami społeczeństwa, sprawują wymiar sprawiedliwości w imieniu Rzeczpospolitej, artykuł 174. Czynimy tym normom zadość. Dziękuję bardzo. Ja myślę, tylko dodam, że ten model, który przyjęła ustawa i wpisuje się w pełni w rozwiązania, które funkcjonują w krajach Unii Europejskiej. Są różne rozwiązania, niektóre przewidują udział przy powoływaniu sędziów, ich awansie, odpowiedników naszej Krajowej Rady Sądownictwa. W innych krajach takiego organu nie ma. Decydujący głos należy do władzy wykonawczej albo też do tego miksu władzy wykonawczej, ustawodawczej z opiniującą rolę sędziów. Najlepszym przykładem jest model obowiązujący z naszą zachodnią granicą w Niemczech, gdzie nie ma Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli chodzi o sądy federalne, to decydujący głos należy do ministra sprawiedliwości, prezydenta, z pewną rolą też przedstawicieli rady, która jest powoływana przez Bundestag oraz składa się z przedstawicieli ministrów sprawiedliwości landowych. Krótko mówiąc, my nie idziemy aż tak daleko, jak to ma miejsce z naszą zachodnią granicą. Mówię to jako przykład, podaję Niemcy, dlatego że pojawiają się w debacie publicznej argumenty, że my proponujemy jakieś rozwiązania, które są niespotykane w krajach europejskich. Chciałem Państwa zapewnić, że to nie są prawdziwe argumenty, to jest propaganda. To, co proponujemy, jest standardem w krajach europejskich, bo są różne modelowe rozwiązania dopuszczalne. Zresztą projekt ustawy, jeśli do niego Państwo sięgniecie, przewiduje krótką charakterystykę różnych modeli, które były dla nas też punktem odniesienia w trakcie prowadzonych prac.